RDN Nowy Sącz. Region jest nasz. Marcin Kądziołka, prezes Fundacji GOPR jest z nami w studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No, wakacje już przekroczyły półmetek. Jakie wnioski w kontekście dotychczasowych akcji ratowniczych? Jakie najczęstsze błędy popełniają turyści? No, pogoda akurat nie sprzyjała w tym pierwszym sezonie wakacji, stąd ten ruch turystyczny z pewnością był mniejszy. Mimo wszystko, tak, pewne zagrożenia związane, jakby nie było, z warunkami pogodowymi są zawsze takie same, tak, musimy pamiętać, że mamy lato, ale też zmienną pogodę że bardzo łatwo nawet teraz napotykając na deszcz w górach i nie będąc na niego przygotowany zwyczajnie zostać zmoczony można zwyczajnie doznać wychłodzenia w drugą stronę tak, jeżeli będziemy mieć już niedługo doskonałe warunki tak, temperatury będą osiągać 30 stopni Celsjusza no z pewnością będziemy musieli uważać tutaj na wszelkiego rodzaju zagrożenia związane z udarem słonecznym tak, czyli zabezpieczenia głowy zabezpieczenia skóry oczu by nie dostały Również porażenia. to są ważne elementy dające również komfort i bez, bez, bezpieczeństwo naszych wędrówek. Jakie były m, przypadki e, ostatnio na szlakach zostane przez was, gdzie musieliście pomagać po prostu? To są, e, można powiedzieć, dla nas bardzo e, standardowe przypadki związane ze skręceniami, zwichnięciami, najczęściej są to e, okolice kolana, mm, okolice kończyn tak, dolnych, czyli kolana, kostki, e, wszelkiego rodzaju razy związane z upadkiem e, na szlaku, ale również e, kwestie wypadków rowerowych. Tak? Coraz częściej e, ta turystyka rowerowa jest, e, jakby wkracza tutaj bardzo mocno w nasze tereny i te wypadki to, e, rowerowe zdarzają się, e, no... Czasami nawet z bardzo poważnymi konsekwencjami. Bo tutaj mamy większe tempo niż spacery czy szybki marsz i rzeczywiście to może się skończyć groźnie. Taki przypadek był bodajże w połowie czerwca. Pamiętam, bardzo niebezpieczny w okolicach przechyby był wypadek. Zgadza się tak, rowerzysta tutaj rozwijając prawdopodobnie zbyt nadmierną prędkość na jednym z zakrętów wypadł z drogi. No i przyleciał około. 80 metrów, tak? Znaleźliśmy gdzieś około 80 metrów od miejsca, w którym droga się kończy, więc tutaj obrażenia były bardzo poważne, tak? I do akcji właściwie włączyło się lotnicze pogotowie ratunkowe. Turysta został ewakuowany i przewieziony do szpitala drogą lotniczą. Już wspominał Pan o warunkach pogodowych, które mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo na szlakach. No i ja tak spojrzałam na y, prognozy pogody, wśród nich burzy. Niedzielnym popołudniem. O ile się ta prognoza spełni, to warto być przygotowanym na tę okoliczność. Czyli jak planować trasę, żeby, żeby uniknąć ewentualnie wyładowań atmosferycznych w wyższych partiach regionu? Tak, to bardzo dobre pytanie, dlatego że sezon letni to właśnie wyładowania burzowe bardzo groźne dla nas, bardzo niebezpieczne i musimy pamiętać, że o ile e, korzystając z dostępnych prognoz pogody, e, no bardzo dokładnych właściwie, jeśli sprawdzamy je tak można powiedzieć z dnia na dzień czy w kwestiach e, przyszłych kilkunastu godzin, e, i o ile jesteśmy w stanie przewidzieć te burze e, frontowe, e, to burze konwekcyjne występują dość nagle. Zbierają się najczęściej popołudniami, ale nie tylko. E, musimy tutaj Zachować pewną dozę ostrożności. Przede wszystkim staramy się opuścić jak, naj, jak najszybciej miejsca, w których występuje grań, szczyt. Schodzimy jak najszybciej. Jeżeli ta burza już nas zastała, jest nad nami i nie mamy już możliwości ucieczki, pamiętajmy, żeby przyjąć tą pozycję bezpieczną, czyli kusnąć, złoży, złączyć nogi, nogi objąć rękami, schować głowę jak najniżej i po prostu tą burzę bezpiecznie przeczekać. No A jeżeli mamy prognozy już konkretne, to lepiej takie krótsze trasy planować, niż postawić się w sytuacji niebezpiecznej, prawda? Przygotowanie do wędrówki to też jest ważny element. Wspominał Pan skręcenia kostek, tego typu urazy u turystów najczęściej na szlakach Beskidu Sądeckiego. Jaki ekwipunek musi mieć taki turysta, żeby czuć się bezpiecznie na szlaku? Tak, te przygotowania powinniśmy przede wszystkim zacząć od przygotowania kondycyjnego, ale już mając pewną kondycję i myśląc o tym, jak, jak należy podejść do tematyki wyjścia w góry, pamiętajmy, że no, musimy mieć podstawowy, podstawowy sprzęt, tak, który nas zabezpieczy. Przede wszystkim dobre buty z twardą podeszwą. Jeżeli mamy. wybieramy się w teren, który tego wymaga również buty za kostkę, oczywiście e, pamiętajmy o tym, żeby zawsze w plecaku mieć e, jakąś lekką kurtkę przeciwdeszczową. Woda e, deszcz, n, który nas przemoczy z pewnością. E, wychłodzi nasz organizm, będziemy się czuli niekomfortowo. E, pamiętajmy o tym, żeby mieć ze sobą również odpowiedni zapas wody, jedzenia, e, czy ewentualnie coś wysokoenergetycznego, co, co po prostu poprawi nam, e, poprawi nam e, warunki. E, pamiętajmy o tym, żeby mieć latem nakrycie głowy, okulary, e, krem z filtrem. Pamiętajmy, jeżeli wybieramy się na wycieczkę troszeczkę e, dłużej, planujemy albo wrócić po zmroku, albo być może nasza wycieczka tak się przedłuży, mieć ze sobą latarkę. No i najważniejsze, naładowany telefon z numerem ratunkowym 601 lub, co lepiej, aplikacją ratunek, która no, zdecydowanie e, precyzyjnie wskaże nam w przypadku takiej potrzeby lokalizację turysty. I pozwala nam mierzyć jak najszybciej osobę potrzebującą. A jeżeli chodzi o szlaki sądeckie, to czy w tym momencie możemy powiedzieć, że pogoda sprawiła, że więcej osób na nie się wybiera? Obserwujecie większy ruch? No z pewnością ten ruch jest coraz większy. Mamy y, szczyt sezonu. E, widzimy nie tylko zatłoczenie na drogach i w kurortach, tak naprawdę e, okalających Beskid Sądecki, ale też widzimy wzrost ruchu turystycznego na szlakach. Ten ruch turystyczny może też się na chwilę przenieść w weekend na y, Krynicki Deptak, bo tam Dzień ratownika górskiego. Będzie można Was lepiej poznać, co się wydarzy dokładnie w tym miejscu. Tak, to wyjątkowa impreza na skalę kraju. W której... Dlaczego wyjątkowa? Dlaczego wyjątkowa? Dlatego, że bierze w niej udział tak naprawdę bardzo duża ilość ratowników około 70-80 ratowników, którzy przybędą z całej Polski tylko po to, żeby e, poniekąd pokazać, jak wygląda praca ratownika. Stąd e, organizowane będą na Deptaku Krynickim pokazy ratownictwa wysokościowego, e, pokazy z udziałem psów ratowniczych i e, poziomu ich wyszkolenia, tresury e, jak również będą prowadzone e, zajęcia, warsztaty związane z prawidłowym, właśnie przygotowaniem się do wyjścia w góry, z prognozowaniem pogody. E, zakładamy sześć stanowisk tematycznych związanych z różnymi dziedzinami górskimi, takimi jak spinaczka, jaskinie, wody górskie, e, orientacja w terenie, pierwsza pomoc, przygotowanie do wyjścia w góry, które to. Mogą być odwiedzane przez osoby zainteresowane. Mało tego, jeżeli zostaną one odwiedzone kompleksowo, czyli wszystkie, i zostaną zaliczone i potwierdzone na specjalnej karcie, którą wydamy w namiocie organizatora, osoby takie mogą liczyć na bardzo, bardzo atrakcyjne nagrody. Będzie można też się wybrać w góry razem z Wami, z tego, co się dowiedziałam. Jak to zrobić? Trzeba się wcześniej zapisać? Tak, ta paleta. Nazwijmy to oferty na ten weekend, jest przeogromna, i tutaj będzie można e, razem z przewodnikiem, który jest równocześnie ratownikiem GoPro, zapisać się u nas w sobotę na wycieczkę, która rozpocznie się na Jaworzynę Krynicką e, w niedzielę rano. Wyjątkową wycieczkę, dlatego że z przewodnikiem, który doskonale zna teren e, i z pewnością e, zapozna czy też podzieli się mnóstwem anegdot na temat historii, rozwoju ratownictwa e, na tych terenach, no i właściwie samego obszaru Jaworzyny Krynickiej, która również jest bardzo interesująca. Z tego wszystkiego, co pan mówi, wynika, że będzie można tak naprawdę zapalić się do profesji ratownika górskiego. Jak tam u was z frekwencją w szeregach goprowców jest? Czy potrzeba nowych ratowników? Te wymagania, by zostać ratownikiem gopru są, wydaje mi się, dość wysokie. Tak? Więc mówimy tu o wymaganiach kondycyjnych, o pewnym poziomie jazdy na nartach, w związku z tym Młodzi ludzie próbują do nas się dostać, jak najbardziej zachęcamy pasjonatów wędrówek i pasjonatów gór, którzy, ludzie, którzy kochają góry, natomiast y, y, nie jest to proste i ten e, weekend z pewnością pomoże e, wszystkim e, osobom zainteresowanym również zapoznać się z tą profesją i przybliżyć się do tej tematyki. Będą też takie wątki kulturalne. No nie tylko będzie można się z wami zaprzyjaźnić i poznać e, specyfikę waszej pracy, ale także i e, coś zjeść, posłuchać dobrej muzyki. Tak, chcielibyśmy, żeby ten czas spędzony z nami był również takim czasem wyjątkowym relaksu, czasem e, e, dla rodzin. W związku z tym postanowiliśmy połączyć to z górskim jarmarkiem markiem regionalnym, no, który jest z pewnego rodzaju wpisany, tak, tak jak ratownictwo górskie w, obszar, w ten obszar czy obszar gór. Natomiast z pewnością chcemy, żeby to był piknik rodzinny, czyli zapraszamy tu w szczególności rodziny, dzieci, dla których specjalne atrakcje również są przygotowane. W takim razie zapraszamy. Jakie godziny? Dokładnie miejsce to Kryński Deptak, tak? Dokładnie tak. Kryński Deptak, godzina 10 rano w sobotę. Startujemy do godziny 18 oraz w niedzielę od godziny 10 rano do 14. Można połączyć sobie z wyprawą w góry i odwiedzenie Was także na Kryńskim Deptaku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Kondziołka, prezes Fundacji GOP, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.